Cześć, z tej strony Przemo Pasjonat. Witam Was w nowym odcinku serii ogranniczo-przyrodniczej. Zawsze się z Wami witam na działce. Dzisiaj jestem u siebie w domu. A dlaczego? Bo w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak posadzić zioła do doniczki i parę słów na ich temat. Ogólnie o ich uprawie. Zanim weźmiemy i posadzimy zioła do doniczki, przed posadzeniem trzeba pousuwać uszkodzone pędy. Co w ręku trzymam, to jest lubczyk do rosołów sam raz i ogólnie do innych zup tak samo jest dobry. Przepatrzcie się. O, tak wygląda lubczyk, jakby ktoś by nie wiedział. I zapomniałam dodać, że ten odcinek dedykuję wszystkim smakorzom, którzy lubią sobie coś upichcić w kuchni. Więc także pamiętajcie, że lubczyk dobra sprawa do zup, jak do popularniejszego rosołu. Następny bohater to jest popularny rozmaryn, a to jest z kolei werbena cytrynowa. W sam raz dobra do leboniady, do napojów. I też usuwamy uszkodzone liście, zżółknięte. Jakiś akurat robak. Akurat w gratisie chyba robaka dostałem, kupiłem. Jest robak, więc także jak jest robaczek na listku, to lepiej usuńmy, zabierzmy go od razu, bo prawdopodobnie już mógł gdzieś jaja złożyć swoje. Popatrzcie, tak werbena wygląda. Werbena cytrynowa, zacznijmy od tego. Jest na takich łodyżkach i ma podłużne listki. A tutaj z kolei mam tymianek. To pamiętam, że tymianek sobie kładę na kanapkę. Też do zupy dodawałam, czy do jakichś tam sosów. I też jest dobry ten tymianek, czyli do pizzy. Plusem tych wszystkich ziół jest to, że komary nie będą się tłukły w ich otoczeniu i w ich właśnie w pobliżu tych ziół. Do posadzenia ziół wybrałem tylko podłużną doniczkę, raczej wystarczy. Więc bierzemy ziemię. Ziemia może być uniwersalna albo po prostu specjalnie przeznaczona pod zioła. Pierwszy ogień idzie lubczyk. Bierzemy w taki sposób. Rozluźniamy doniczkę. Op.
nasz ogródek ziołowy potrzebuje stanowiska słonecznego, ale też nocą lubi mieć ciepło, więc z pomocą przyjdą nam kamienie. Dosłownie kilka położymy, bo za dnia kamień się nagrzeje i w nocy będzie dla ziół oddawał ciepło. I bardzo ładnie się to wszystko komponuje. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze aby mi zostało to odnieść na miejsce, na parapet, tam gdzie ich miejsce, tych pięknych ziółek. Jak tak wącham, to aż normalnie aż mi się, aż mam ochotę coś ugotować i dodać właśnie sobie tych ziół. I także z tego miejsca pozdrawiam Fornala TV, Wluzowanych TV oraz mojego ulubionego youtubera od niedawna, Mr. Krychę, jak i zarówno jego dziewczynę. I przypominam wam o drugim Instagramie Ogrodnictwo Przyroda. Moim Instagramie, jak się wam odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Udostępnijcie, zasubskrybujcie mój kanał i także proszę was, subskrybujcie mój kanał, ponieważ widzę, że dużo osób mnie ogląda, a nie subskrybuje mnie. Więc także to już jest 8 odcinek, przedostatni odcinek też będzie ciekawy, a 10 będzie dosyć specjalny. Więc także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!